Cześć, akwaryści. Dziś sobie porozmawiamy o Staurogynę repens, o roślince, którą bardzo lubię, która wiele ze mną przeszła, jest ze mną od początku istnienia tego akwarium i powiem wam, że jest odporna. Odporna na moją głupotę, na moje błędy. Obecnie odwdzięcza mi się pięknym wzrostem. A i tym, że ślimacory, zatoczki na niej cały czas siedzą. No ale to za chwilkę o tym. Staurogynę repens możemy zastosować jako roślinę trawnikową, bądź też jako drugoplanową, w zależności od tego, jak będziemy ją mocno przycinać. Ja, to może nawet to nie dlatego, że chciałem ją z niej zrobić trawnik u siebie w akwarium, ale po prostu miałem pewne problemy, zachodziła mi strasznie glonami. Tak już wspomniałem, mamy od początku, więc popełniałem mnóstwo błędów w tym akwarium. No i ta roślinka cierpiała, z tego względu po prostu odcinałem wierzchołki, te takie gorsze pędy. Takie. I dlatego tak się rozkrzywiła. Rozkrzywiła się ona strasznie i jest też niższa. Na pewno nie przekracza 7 cm, chociaż ostatnio przy dobrych warunkach rośnie dość fajnie. Na pewno trawnik z takiej roślinki nie jest złym pomysłem. Ja w sumie czasami oglądając kanał Mokre Łapska, dziwiłem się gościowi, czemu on sobie jej nie zastosuje jako trawnik właśnie w akwarium ze skalarami, bo ona jest dość twardą, dość odporną roślinką i na pewno skalary by jej tam nie zniszczyły, a wcale nie byłby trawnik wizualnie gorszy od takiego z glosi zrobionego z tej właśnie roślinki. Więc jak ktoś ma jakieś większe rybki, takie dokuczliwe, to polecam, zachęcam. Na pewno trawnik z tej roślinki będzie odporny, a wizualnie wcale to nie wygląda wszystko źle. Ja tą roślinkę często i gęsto przycinałem. Jednak oglądając niektóre filmy na YouTube, widziałem w akwariach, że ta roślinka rośnie całkiem wysoka na drugim planie. To też nie wygląda głupio. Jednak mi bardziej się podoba taka wersja trawnikowa. No, oczywiście każdy ma swoje upodobanie, swoje preferencje. Tak czy inaczej jest to roślinka dobrze odporna na różne anomalia w akwarium. Jednak też zauważyłem, że glony na niej bardzo szybko rosną. Przede wszystkim krasnorosty. Mi się wydaje, że właśnie to z tego względu, że jest jednak rośliną wolno rosnącą. I co jeszcze zauważyłem? To, że ona lubi dużo azotu. Lubi azot i gdy właśnie brakowało mi tej substancji odżywczej w akwarium, no to po prostu jej wzrost pozostawiał wiele do życzenia. Zresztą wystarczy spojrzeć na moje wcześniejsze filmiki, jak ona wyglądała, a jak wygląda teraz. Kolejną sprawą jest światło. Mianowicie to, że ta roślinka nie potrzebuje dużo światła. I powiem wam, że jest to prawda i zarazem gówno prawda, bo ona rośnie. Ja miałem na początku w tym akwarium 10 W, to tak na samym środku akwarium rozłożone, więc ona rosła z boku, dużo światła na tą roślinkę nie podało i ona rosła. I powiem wam, że nawet nie była zarośnięta właśnie glonami. I pod tym względem przypomina mi trochę Anubiasa, którego nigdy nie miałem pod opieką u siebie w akwarium, ale z tego co słyszałem, że właśnie, że Anubias przy mocnym świetle zachodzi glonami, tylko że z zielenicami. Natomiast Staurogynę repens zaobserwowałem, że zachodzi mi krasnelami i nitkami, właśnie gdy jest
No, za dużo światła pada na niego. Zresztą teraz też możecie zauważyć, że przy dobrym oświetleniu troszeczkę zaszła mi ta roślinka krasnalkami. Tak, teraz rośnie sporo szybciej niż właśnie przy takim słabym oświetleniu. Dlatego, tak jak powiedziałem, tak źle i tak niedobrze, albo może i tak dobrze i tak dobrze. Zależy, jak na tą sprawę popatrzy się. Roślinka, tak jak każdy łodygowiec, rozmnaża się poprzez odcięcie wierzchołka bądź jakiegoś pędu i wsadzenie go w podłoże, po czym puszcza korzonki i mamy nową sadzonkę. Jednak przy jej uprawie warto zadbać o żyzne i bogate w substancje odżywcze podłoże, bo jednak jest to łodygowiec, który posiada bardzo mocno rozwinięty system korzeniowy. Korzonki tej roślinki są bardzo długie i co o tym świadczy, lubi i dużo pobiera z podłoża właśnie. Dlatego proszę nie zaniedbać tej kwestii w uprawie tej roślinki, a na pewno się jakoś odwdzięczy dobrym wzrostem. Dla mnie wielką zagadką jest nadal jednak to, dlaczego małe zatoczki tak kochają na niej siedzieć. Normalnie, pewnie na tym nagraniu tego nie będzie za bardzo dobrze widać, ale jest tutaj cała masa zatoczków na tej roślince i najlepsze jest to, że w sumie tak na żadnej innej roślince aż tylu ich nie ma, jak właśnie na Staurogyne repens. Nie wiem, czy jest ta roślinka dobrą kryjówką dla tych malutkich zatoczków, czy kiczort, nie mam pojęcia. No ale jest tego wszystkiego cała masa na tej roślince. Zresztą dla krewetek ta roślinka też stanowi bardzo fajne schronienie, bo jednak pod tymi listkoma jest sporo miejsca, które właśnie krewetki wykorzystują jako kryjówka przed dokuczliwymi rybkami. Dziś już kończę swoją opowieść o Staurogyne repens. Jak zwykle zachęcam wszystkich do powiedzenia swoich kilku słów na temat omawianej przeze mnie roślinki, o uzupełnienie informacji przeze mnie podanych. I co? I zapraszam Was wszystkich na mój świąteczny odcinek, w którym pokażę belkę PowerLED mojej własnej konstrukcji. Można powiedzieć, że będzie to epokowa akwariowa belka. Trzymajcie się, cześć!